Czy to jest dorsz? Jest, Boże, bo już miałem w planach zaproponować mu pieczonego sandała w sosie słodko-skarpetkowym, ale no widzę, że tutaj nic z tego. O, dawaj tą butelkę, złodzieju jeden! Jaki gałgan! Wziął mi butelkę, mi zawinął. Normalnie wzięli, na zmywak mnie wrzucili. Co ci umyć? Dzisiejszy odcinek, moi drodzy, będzie inny niż wszystkie, ponieważ dzisiaj zajmiemy się prowadzeniem restauracji. I to dwóch. A jak dobrze mi pójdzie, no to w planach będę miał otworzenie własnej porządnej restauracji, takiej wykwintnej, własnej budki z kebabem. To jest świetny plan, to jest świetny pomysł i wydaje mi się, że tutaj nabiorę doświadczenia i w ogóle różnych rzeczy. Także słuchajcie, zacznijmy, tu jest jeszcze jakiś easter egg i to po tym co ogarniemy, na razie zaczynajmy. Mam kliknąć sobie guziolek. Dzień dobry, własna restauracja, jak fajnie być szefem i być restauracją. Gdzie jest ten szef? Miał już tu być! Coś mówiłeś? Czekaj, przenieśmy się. Będę tutaj u góry przez chwilę, dobra? Dzień dobry. To jak? Chcesz tą restaurację czy nie? Oczywiście po to tu jestem, wiesz co, innym razem. Nie no, chcę tą restaurację, po to tutaj wszedłem w ogóle, nie? Także, Boże, dam się przyduć. Co jest? Zacznij od nowa, wyrzuć klienta. Podoba mi się. Podoba mi się, czekaj. Dobra, co my tutaj mamy? Co to jest za... Powiem wam szczerze, że wystrój tej restauracji nie jest jakiś... konkretny. Jest taki... średni bym powiedział, nie? Te lodówka widzę, fajnie, fajnie. Woda, okej. Okay. Krowy nawet, dobra. Zawołajmy pierwszego klienta, zobaczmy co się stanie. Dzień dobry kliencie. Co byś chciał? Witam, w czym mogę służyć? Dzień dobry, poproszę o dwa pieczone ziemnioki. Przygotuj to, o co prosi klient. Następnie włóż to do skrzyni, obok do środkowego slotu. Jego tutaj, tak? Tu. Świetnie. Jak się przygotowuje dwa pieczone ziemnioki? Dobrze, chłopie, na raz ci zrobię przypieczone. Bella, bravissima. Tylko czy z sosem byś chciał? Nie mam w Minecrafcie sosów, to może być... Co znaczy wyrzuć ja jestem ciekawy, wyrzucimy kogoś zaraz. Co to jest? Świetne prowadzenie restauracji. Poprosi o schaba, mówię, nie ma! Wypadł, do domu! Mam dwa pieczone ziemnioki. Dobra. Widzieliście, jakim jestem świetnym kucharzem? To jest po prostu... Czujesz, że to jest moje powołanie, jest mi świetny w to. Dobra, i następny. Kto teraz? Dzień dobry. W czym mogę służyć, jego mościu? Siema, dzień dobry. Poproszę o jednego pieczonego dorsza. Chłopie, a ty nad morzem jesteś, czy gdzie ty jesteś? Widzisz, góry, tu nie ma dorsza, tu są oscypki. Dobra, idziemy po dorsza. Gdzie dorsza znajdę rybę? Trzeba będzie chyba połowy. Dorsza! Hop! Kurczę, dorsza! A może pangę ci dam, co? Bo pangę morską. Chcesz pangę albo płoć. Zobaczmy, co mi tutaj wypadnie. Dobra. Żebym ja jeszcze ryby łowił na miejscu. To jest w ogóle przeginka pałki troszkę. A, dalej! Dalej tam rzuć. O, świetnie. Nie wiem, czy tutaj mam dorsza na stanie, nie? Może być tak, że tutaj się nie znajduje żaden dorsz. A w ogóle nic się tu nie znajduje. Rybko, gdzie jesteś? Oj, oj. Rabate ryby jakoś niechętnie płyną tutaj w ogóle, zauważyłem. Czy tutaj jest ryb? O, jest. Czym jesteś? Surowy łosoś. On nie chciał łososia, trzeba było dorsza dać. Bo dorsz jest, nie? W Minecrafcie chyba, czy nie? Nie kojarzę. Zaraz zobaczymy. No ale powiem wam szczerze, że jeszcze ryb na piętrze nie łowiłem nigdy, nie? Jakby tak w domu przede wszystkim. W pokoju, to mógł być kiedyś kibel. Tam chyba za daleko, tam nie biorą, tam nie ma w ogóle, tam nie zanęcone jest. Tutaj nie, tutaj nic nie zanęcone. Dobra, tutaj dawaj. I dorsza poproszę. No, hapsnij sobie. O! Świetnie. Czym jesteś? Łososiem. On chciał dorsza! No dupa, nie mam innego. A łososia wsadzę, to będzie na potem w razie czego. Wow! Zaczep na linkę. A tego też chyba nie chciał jeść, bardziej pieczonego. Czy to jest dorsz? Jest, Boże, bo już miałem w planach zaproponować mu pieczonego sandała w sosie słodko-skarpetkowym, ale to, no widzę, że tutaj nic z tego. Jest pieczony dorsz, także jeżeli jeszcze nie umarłeś z głodu, spoko, to będziesz jadł, stary. Masakra, jednego chciałeś, prawda? Tak, jednego, całe szczęście, że nie dwa, bo bym cię wyrzucił stąd. Pieczony dorsz? Kolego, tylko to będzie więcej niż trzy. Co? Dzięki, mordo! Czemu mordo? Miłej osoby nie widziałem. Super. Kozacko, to bardzo mi miło. Tylko czemu za ziemnioki dostałem tyle samo co za dorsza? Przepraszam bardzo. To był klient. Dzień dobry, czym mogę służyć? Witaj, mój brat ma dzisiaj urodziny, a ja zapomniałem zrobić jakiegoś ciasta, nie mogę tego tak olać, będę miał to na sumieniu. Czy możesz mi w takim razie zrobić na szybko jakieś ciasto? Mordo, nie da się na szybko zrobić ciasta, na szybko to wiesz co się da zrobić? Rollo albo frytki. Ciasto na szybko mu się zachciało. Nie ma! A wypadł stąd. Wyrzuć klienta, nie ma! Jest pan bardzo niemiły dla swoich klientów. Świetnie, biznes się kręci, dobra, dobra. Kozack, co jest? Kto teraz przyjdzie? Dobra. Okej, okay. Czy mogę służyć? Witaj, jakieś ciasto znowu? Witam ponownie, mam nadzieję, że tym razem mnie pan nie wyrzuci. Bo zbyt pyskaty jesteś, ty gałganie łysy, ty. Dobra, weźmy sobie, słuchajcie, tutaj faktycznie przygotujmy jojka. Pszenica.
jojka. Ja potrzebuję jeszcze mleko. Skąd mogę wziąć mleko? Jest mleko, dobra, weźmy. Mam to wiadro? Mam, dobra. Krówko. A! Ja potrzebuję więcej tego, nie? Krowo dzisiaj na dwa etaty robisz, bo tutaj więcej mleka potrzeba. Dobra, to się robiło tak. Nigdy tego nie pamiętam. Mleko na samym dole na pewno. Tu jajka bym dał, a to bym dał tu. Zamienić miejscami? Tutaj miejscami? Jestem głupi, nie wiem jak się ciasto robi w Minecrafcie. Co jest? A, bo to cukier jeszcze by trzeba było. To dużo wyjaśnia w sumie. Okej, okay, jest tu cukier. Skąd mam wziąć cukier? Chłopie, cukru nie mam, nie zrobię ci ciasta, chyba że będziesz miał gorzkie. No to skąd mam wziąć cukier? A, trzcina tu jest. Dobra, to dużo wyjaśnia. Tu cukier, świetnie. Dwa cukry potrzebuję, nie jeden. Która mi zażarła tutaj? Ej. No. Myślałem, że mi świnia wciągła i zażarła trzcinę cukrową. Okej. Już, panie, już się piecze, już się robi ciasto. Wykwintne ciasto dla pana dzisiaj będę miał. To jest ciasto generalnie z dalekich Włoch, ze starożytnych Włoch. W zasadzie to z Chin trochę bardziej. Tak zwany zakalec, także proszę poczekać, za chwilę będzie gotowe. Nie wiem, czy będzie mu smakowało ciasto z tym, z wiadrem generalnie, bo to metal może w zęby delikatnie wchodzić. Ale trudno, no jak chce, no to niech ma, no ja się nie znam przecież na tym. Dobrze. Ile? O, i można zapłacić więcej. Wiesz, że mnie uratowałeś, mój brat nie będzie na mnie zły. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że nie. Dzień dobry. W czym mogę służyć? Witam. Czy byłby pan tak uprzejmy? Nie. Chłopie, ty mi za to płacisz. Przecież ja tego nie robię, bo jestem uprzejmy. O czym ty mówisz? Dla mnie 4 pieczone schaby. Wie pan, mamy dzisiaj imprezę w domu, a bardzo lubimy mięso. O, ty gałganie. Dupy wam urosną od tego. Grubi bedo, mam takie wrażenie. Ale dobra, 4 pieczone schaby. Schaby są ze świni. Okej, okay. Są 4, mam 5. Stary, dostaniesz jeden. Świnia join the game. Co jest? Świnia dołączyła do gry. O nie. Dobra, pieczemy 4 razy, tutaj dla naszego jakże wyśmienitego grubego pana, łysego kolejnego, nie wiem czemu. Wiesz co, to może łysy jesteś przez to i ci kidol urósł, bo te mięso tak źruś, wiesz? Nie no, żartuję, też lubię schaba, nie będę się tutaj z pana nabijał. 4 jak najbardziej dostaną, nie wiem co to za impreza, każdy po jednym schabie będzie sobie kąsał. No nic, co zrobisz, jak idę zrobisz, ludzie są dziwni. Już idę, idę się, proszę niecierpliwić, jedno mięsko mi spadło, także trzeba było podmuchać. Zasada 5 sekund na szczęście obowiązuje naszej restauracji także, więc proszę bardzo. Nie no, szacun za taką robotę, tym razem zapłacę więcej, do widzenia. Ja dostałem 5 szlingów, także spoko, niech będzie. Następny! Tam czym mogę służyć? Witam, poproszę o 2 schaby, jeżeli pan chce, może pan dać surowe, dam radę upiec w domu, ale jeżeli pan upiecze te 2 schaby, zapłacę więcej. Mordo, nie upieczesz ich sam, znaczy, mam tylko jeden schab, czekaj, dobra, niech się jeden upiecze, a drugi nie. No dobra, weźmy. Aha, teraz mam 3 schaby. Okej, niech będzie. Świnia join the game. Niszczy mnie to. Okej, upiekę ci, stary. Co tam będziesz w domu piek? Przecież co, będziesz ognisko rozpalał. Przecież wiadomo, że pieca w domu nie masz. Bieda kiedy. Weźmy tutaj sobie drugi. Dobrze, i tutaj proszę. No i bardzo fajnie, do tkorzu upiekłeś. Super, 21 szylingów. Mogę se za to teraz kupić skarpety albo jakieś bokserki fajne. Kozacko. Następny klient. Schowam się za ścianą. A, przyuważył mnie, słuchajcie. Dobra, wracam. Załatwisz mi butelkę wody? Oczywiście, kiedy wypiję, butelkę zwracam. Butelkę zwracam, dobra, bo wiesz, się wystraszyłem, że mi narzyga tutaj na deski. Skąd mam wziąć butelkę wody? Tylko weź, nie napluj do środka, w sensie nie mam tutaj zlewu, mordo. Ej! Ej! Oddawaj tą butelkę, złodzieju jeden! Jaki gałgan! Siła mi butelkę mi zawinął. Daj ciasteczko. Nie! Daj 8! Jak się robi ciastka? Z czego się robi ciastka w Minecrafcie? Niby chciał ciastka, ale mówił tak, jakbym handlował jakimiś dziwnymi rzeczami, słuchajcie. Hej, pst! Daj ciastko! Albo 8. Chociaż nie, dzisiaj tak chyba w szkołach jest, nie? Bo zabronili sprzedaży drożdżówek. Zabawne. Proszę. Okej! Okay. O, ja cię ciastka! Masz szczęście, że mama dała mi hajs, więc mogę zapłacić. Nara! To cześć. Do widzenia. Okej, okay, kolejny klient, zapraszam. Ja tylko zwracam butelkę, do widzenia. O, widzisz, zużyta butelka wody. Idę ją wsadzić do schowka, bo nie będę tej trzymać, bo ją ubyć. Dobra. Kolejny klient, zapraszam. Co dla pana tutaj? To szef, Eluwina, czy jak to tam mówią, wiesz co, spisałeś się, obsłużyłeś 7 klientów, nie licząc zwrotu butelki. Zaraz, obserwowałeś mnie? A jak? Przecież muszę wiedzieć, jak pracujesz. Poza tym zasłużyłeś na awans, będziesz pracował teraz w nowej restauracji, oczywiście lepszej, zapraszam. Chcę do nowej restauracji, chłopie, ty mnie 2 razy pytać nie musisz, że idę sam. Wow.
A to mam mało miejsca. Ej, dlaczego jestem na zmywaku? Co się stało? Przecież byłem tak wysoko. Na zmywak mnie dali. Gałgany. Normalnie wzięli na zmywak mnie wrzucili. Co ci umyć? Poproszę o barszcz czerwony. Wie pan, ja bardzo wcześnie przygotowuję się do Wigilii. Takie rzeczy to się w domu samemu pichci, a nie tutaj przychodzi, gotowy kupuje. Myślisz, że co, że ja smażę, gotuję ten o barszcz? Nie, to z kartonu jest. I z paczki. I to nie taki ze smakiem, tylko taki, żeby koloru woda nabrała tylko. No nic, jak chcę, to mu dam. Jak się robi barszcz? Ja chyba nie umiem. Totalnie nie wiem barszczu robić. Ma nie tak. A bo to z 6 buroków się robi. Nie wiedziałem, jak głupi. Dobra, weźmy tu już 6 buroków. Jeden talerz odłóżmy, bo może się jeszcze przydać. Proszę bardzo, nie ma sprawy. 3 szylingi znowu. Słabo. Ja nie chcę trzymać tego w ręku, bo będę miał potem brudne ręce. Dobra. Nieważne, czyste, bedo. Witam klienta, czy mogę służyć? Znaczy, czy służyć, pomóc. Zrób mi złote jabłko, wybieram się na prawdziwą walkę. Ty i walka, gdzie idziesz do kit? No, nieważne, dobra. Zróbmy złote jabłko faktycznie. Okej. Tu by trzeba było chyba zrobić. Ej, a co? Bryłka złota, a to są monety, dobra, to ma znaczenie. Okej, to sztabki muszę zrobić, nie? Dobrze mówię? Czy nie? Czy mi się myli? Pewnie, że sztabki muszę zrobić. Dobra, jabłko! Raz! Dla pana tutaj. Pan czeka, idzie na walkę, będzie kibel czyścił. Także proszę bardzo, żeby panu tutaj nic do oka przypadkiem nie chlapło z opakowania. Jak pan będziesz domestosem czyścił. Następny klient, poproszę, dzień dobry. Co dla ciebie? Coś zrobisz mi zupę grzybową? Nie, co będzie jak powiem nie? Jakby... Co się stało? Czemu zadajesz mi pytanie? Przecież ty chcesz, żebym... Dziwni są ci ludzie, naprawdę. Albo to ja jestem dziwnym klientem i tak dziwnie sobie to wyobrażam. No nic! O, jeden grzyb został. Nie wiem, czy przyjdzie ktoś do mnie tylko po marchewkę, proszę. Nie ma sprawy. Dzięki za pomoc. Spoko! Okej. Okay. Jaką pomoc? Będziesz... W czym ona ma ci pomóc, ta zupa? Witam pana, dostawa przyszła. Ej, ja myślałem, że to koniec roboty. Przepraszam bardzo, bo tutaj już robię na 3 etaty chyba, razem z Docko. 3 etaty to chyba Nocka. Nieważne. Dostałem rzeczy do roboty. No fajnie, dobra, niech będzie. Kolejny. Czyim fanem jesteś? Potrawki z królika czy moim? Nie podpiszę ci kartki, stary, nie ma takiej możliwości. Potrawka z królika. Jak się robi potrawka z królika? To robi się to, to, to. Ja nie umiem takich rzeczy, no! Okej, okay, to jest strasznie skomplikowane, słuchajcie, bo to musimy zrobić... Czekaj, cofnij, cofnij, cofnij. Weźmy wszystko. I teraz tak, to się robiło... Tu. Drewniana miska. Królik u góry. Grzyb. Ziemniak. I co tam było jeszcze? Marchewka. Jest. Potrawka z królika. Bardzo proszę. Raz. Ciepła nawet. Proszę. Nie ma za co. I love you. Hej, dziękuję. Jak miło. Już nic dostałem. Kozacko. Kolejny klient. Zapraszam. Co byś chciał? Witaj. O ile jest pan litościwy, zrobi mi pan placka dyniowego? Błagam. Jeszcze nigdy nie widziałem osoby, która tak bardzo by chciała placka dyniowego. Okej, okay, placek dyniowy robi się chyba tak. Cukier i jajko. Okej, okay, nice. Jestem świetny w gotowanku. Przynajmniej teraz będę wiedział, bo już żadnej z tych rzeczy nie potrafiłem zrobić. Dziękuję, do widzenia. Ej, chwileczkę, panie zapłata. O ty gałganie! O czym pan mówi? Jaka zapłata? Do widzenia. Policja, policja! Co tu się dzieje? Złodziej! Jak przecież widzę, a ty czemu kradniesz? Ja nie kradnę, przecież mówię, że wiem, echem, nie wiem o jaką zapłatę chodzi. Sprzedałem panu placka dyniowego, a pan nie zapłacił i niech pan nie udaje, że nie wie pan o co chodzi. Sprzedawca ma rację, proszę albo oddać zabrany przedmiot, albo iść ze mną do więzienia. Ej, co było, to było resztę? W sensie zakończyło się na złodzieju? Pewnie wie, że jestem Herodem, cieszę się, że wybrałeś akurat moją mapę i że udało ci się ją przejść, jeżeli wystąpi jakieś błędy. Nie, nie było, było spoko. Także spoko, czy mogę tu coś otworzyć? Wow, kozacko, co dostałem? Diamenty? Przeczytaj jeszcze jedno. Okej, okay, przeczytam sobie. O, wiadomości prywatnej może napisać do ciebie. Pomysł, a ty ją stworzy. Dobrze. No mam nadzieję, słuchajcie, że napiszecie na minecraftmapy.pl. Możecie sobie wbić link do mapy, też macie w opisie. Także ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek, był zwariowany. Także trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia następnym razem. Siemanko, cześć. Pa, pa.